na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. Ale wykształcone dziecko. Jestem lektorem, jestem komikiem. No i to proszę bardzo. Na ławeczce lecimy z dowcipem, jak to powiedziałeś. O Jezu, ja zapomniałem. To myślałem, że... A, myślałem, że mi się udało. Nie! Absolutnie, no to ty zapomniałeś, ale ja nie. Już mogę? Tak jest. Może nie będzie to najbardziej, jak to mówiłeś, sprośny żart, ale jest potworny i w sumie taki, który ostatnio najbardziej mi się spodobał. Więc trzy zdania. Pierwsze zdanie. Wnuczek liże cipę babci. Nagle czuje smak końskiej spermy i mówi, a więc tak umarłaś. Jest to najbardziej brutalny żart, ale jest piękny, kurwa. Ma taką konstrukcję, że ja naprawdę siedzę i myślę, chciał. Szkoda, że to nie ja go wymyśliłem. Bo... Dobrze. Na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł.